Rodzina, przyjaciele, znajomi, politycy, samorządowcy, a także mieszkańcy regionu pożegnali księdza Stanisława Wojcieszaka. W mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej przypomniał postać świętej pamięci księdza Stanisława, człowieka wielu pasji, ale przede wszystkim spełnionego kapłana. W ostatnich rozmowach telefonicznych świętej pamięci ksiądz Stanisław Wojcieszak, żegnając się z najbliższymi służbymi osobami, podkreślał, że jego adwent już się wypełnił, że święta Bożego Narodzenia będą miały zupełnie inny wymiar po drugiej stronie życia. Ksiądz Stanisław Wojcieszak urodził się 8 października 1951 roku w Słopnicach. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Bednarczyka 1 czerwca 1975 roku w Tarnowie. Ksiądz Stanisław Wojcieszak został pochowany na cmentarzu parafialnym w Słopnicach. Grochem jesteś i w groch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Miał 70 lat.